Włączam nagrywanie? Nie wiem. Masz, na czerwono. Świeci się tam na czerwono. No. Jakieś okienko. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy w programie To nie jest chrześcijaństwo. Dzisiaj mamy taki temat, który tradycyjnie nam się gdzieś wyświetlił. Będziemy mówić... tradycyjnie tobie. Tradycyjnie mi się wyświetlił. Tradycyjnie mi się wyświetlił. Nawet nie wiem gdzie. Fakt. Na fakt nie wchodzę. To musiało mi się wyświetlić gdzieś na Facebooku. Aha. Tak czy inaczej mamy dzisiaj temat bardzo smutny wręcz, ale musimy go omówić, bo w pewien sposób on nawiązuje do chrześcijaństwa. To znaczy niektóre osoby sobie takie historie utożsamiają z chrześcijaństwem, bo zresztą nawet ten tutaj człowiek, o którym będziemy mówić, mówi, że robił pewne rzeczy w imię Jezusa, więc... Przejmująca historia córki przywódcy sekty, który gwałcił dzieci. Oto jaki los jej zgotował. Skazany w 2006 roku za pedofilię i poligamię, Warren Jeffs przez dziesięciolecia przewodził skrajnie fundamentalistycznej sekcie religijnej. A to jest w ogóle żart. Co? Bo fundamentalistycznej to znaczy, że odnosi się do fundamentów jakiejś religii, tak? No. W ogóle to jest, czyli jak on się uważał za chrześcijanina, to było skrajnie fundamentalistyczna. No, to jest w ogóle, to jest skrajnie głupot, skrajna głupota tej gazety. Ale to zaraz rozszerzymy to. Przekonywał wiernych, że Jezus pragnął dla niego wielu młodych małżonek, a poligamia wcale nie była grzechem. Ludzie wierzyli Jeffsowi i oddawali mu swoje córki. W chwili aresztowania miał aż 78 żon. Szacuje się, że z tych związków urodziło się ponad 60 dzieci. Sarah Thompson jest jedną z nich. To właśnie jest, ten artykuł jest oparty na relacji tej Sarah Thompson, czyli jednej z jego córek. W 2006 roku Warren Jeffs, ówczesny prezydent fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych, czyli największej denominacji mormońskiej, został wpisany na listę 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI. Na początku oskarżono go o seksualne wykorzystywanie dwóch dziewczynek w wieku 12-15 lat. Jednak w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że ofiar było więcej, a dodatkowo wykorzystując naiwność członków sekty, Jeff zgromadził majątek wyceniony na 100 milionów dolarów. W 2008 roku Jeff został skazany na dożywocie, jednak według dokumentu Warren Jeffs, Prophet of Evil, mężczyzna jeszcze przez wiele lat zarządzał sektą z więzienia. Przykładowo w 2012 roku wyznaczył 15 mężczyzn, z którymi jego żony miały prawo uprawiać seks. W ten sposób chciał zapewnić czystość kolejnych pokoleń. To właśnie jest trailer do filmu na Netflixie, który można sobie obejrzeć. Nie oglądałem. Czy to ma cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem? Ani trochę. Tak, serio? Serio, serio. Fundamentalistyczny kościół. A czy żaba ma coś wspólnego z krową? O, bo ja są zwierzętami. W sumie niebezpieczne według ewolucji to mamy. No właśnie. Wspólnego przodka. Wspólnego przodka banana. No powiem tak, to jest właśnie niebezpieczeństwo niewiedzy. Niewiedzy osób, które czytają, czy niewiedzy tych osób, które tam były? W ogóle każda sekta jakby jest pokłosiem tego, że idziemy z jakimś nauką jakiegoś człowieka. No tak. Nie? Więc ktoś nam coś tam powiedział i my za tym idziemy, tak? Już nie mówię o drugich pokoleniach, bo tak naprawdę te wszystkie dzieci to już tak każdy wie, no przyjmujemy autorytet rodziców jako, jak jesteśmy mali, jako coś pewnego, nie? Mm. Nie myśli dziecko, które ma tam 3 lata, nie myśli, że o, ojciec mnie teraz kłamie, ładnie, to jest znowu mnie skłamał, nie? Tylko bierze to, dziecko bierze wszystko na poważnie, tak? Na przykład jadę sobie z dziećmi, mieszkamy koło tej elektrociepłowni, tak? I jadę sobie z chłopakami swoimi w samochodzie i im pokazuję na ten dym z komina i mówię, o patrzcie, o tam się robią chmury. A Michał, tak? No to jest właśnie... Ja byś nie wytłumaczył tego, to by tak wierzył. Jakbym nie... Dokładnie. Aż by odkrył, że jesteś głupi. Dokładnie. Aż bym w wieku tam 15 lat pomyślał, że jestem głupi. No to tak, ale... jest z tym, jak ludzie mówią, że Mikołaj jest. Ale poczekaj, ale poczekaj. Ale jakby... Wiesz, moja żona też tak myślała. Dziadkowie. No tak. No i tak. Sąsiedzi. Ale chłop gdzieś to znalazł, że to jest nieprawda, to nie powiedziałby tego tak od razu pewnie, nie? Bo by sobie myślał. Tak samo jest z każdym... Z każdą wiarą, która jest tak u nas rzymski katolik, jest urodzony, tak, od małego,
No. W tym i on nie myśli od razu, że jego rodzice są w błędzie, a nawet jak zacznie coś czytać, to kurczę, coś się niby nie zgadza, ale jednak ci tak wierzą, ten ci wytłumaczy to w taki sposób, tu księdza znajdziesz jakiegoś, tu jakiś, wiesz, jakieś ładne wytłumaczenie. No. Nie jest takie proste wyjść z tego, nie? Ale jeżeli tworzy się jakaś nowa sekta, której nigdy wcześniej nie było, to tylko wyłącznie ludzie z niewiedzy swojej, no tak w ogóle wszystko się bierze z niewiedzy, nie? Idą w to. I jeszcze robią tak durne rzeczy, bo jak można na przykład powiedzieć, że idę na krucjaty w imię Chrystusa, nie? Który mówił, że kochajcie swoich nieprzyjaciół w ogóle. No tak. Bez sensu. Samo jak w Irlandii, tak dobrze mówię, w Irlandii były te... ten czas, kiedy się tam niedawno jeszcze, no tak, to dwa ugrupowania, jedno było katolickie, a drugie protestanckie w ogóle, tak, nie? Tak. I w imię religii się bili. I to chrześcijanie, tak? Bo ci się udawało, że to chrześcijanie, no tak. I katolicy, protestanci. Jest taki John Lennox właśnie się o tym wypowiadał, właśnie tam mówił i on mówi właśnie, że no oni się mogą nazywać chrześcijanami, ale de facto nimi nie są, bo kto idzie się bić i zabijać w imię Chrystusa? No to jest, no tak, jakby powiedzieć, paradoks. Że dokładnie, no. Że jestem hitlerowcem i kocham na przykład Żydów. Dlatego. No to jest taki, to jest wszystko tak sprzeczne i tak głupie. No jak ktoś mówi, że jestem na przykład chrześcijaninem i dostałem objawienie, że mogę mieć 75 żon. No to przepraszam cię, ale to nawet jakieś takie normalna wiedza człowieka, który jest jakimkolwiek. No ale to faktycznie jest najbardziej. Cokolwiek wie o chrześcijaństwie, to wie, że trzeba mieć jedną żonę do końca życia. No tak. I to się z tym wiąże, nie? Ciekawe w ogóle, jak on to. Czy on w ogóle czytał Biblię, czy coś? Czy nie wiem. Czy w ogóle rozmawiali z Biblii, czy tylko tak. Ja myślę. Trzymał ją i. Ja myślę, że wiele ludzi na tym świecie wie, że z takich rzeczy można mieć duży zysk. No to on tak. To po pierwsze, a po drugie, przypuszczam, że jak chciałem mieć tyle żon, to przypuszczam, że miał jakieś problemy w sferze seksualnej. No i wybrał taką drogę i to mu zadziałało. No, nie? A to jest właśnie szok, że to właśnie mu zadziałało. Właśnie to jest szok, ale ja najgłupszy, ale świat jest właśnie czymś takim, że ty co głupiego, najgłupszego na świecie możesz sobie myśleć, wpisujesz w neta i prawdopodobieństwo, że to się stało, jest 90%. No tak. Właśnie to jest niesamowite. Znaczy niesamowite, a z drugiej strony pokazuje też, co Słowo Boże mówi, naszą naturę. No. Że bardziej ciągnie nas do głupiego, do grzechu, tak, niż do jakichś mądrych rzeczy, bo przypuszczam, że właśnie, wiesz, ludzie lubią pogadać, mają jakieś zdanie, jak im powiesz, no dobra, ale pogadamy, jak przeczytasz Biblię, to już więcej nie pogadacie. Do późnej starości. Albo jak trafisz na kogoś naprawdę, kogo Bóg dotyka i naprawdę przeczyta tę Biblię. Mhm. Czyli to jest jeden na... Na dużo. Statystyk nie mamy, ale na dużo. No dokładnie, więc to jest właśnie największy problem, nie? Myślę, że tutaj ważne, problematyczne jest też to, że wiele osób myśli, że lepiej w ogóle być daleko od jakiejkolwiek wiary i od przez takie rzeczy. Przez takie rzeczy, no. Ogóle, ale Kościół Jezusa Chrystusa. No. I gość ma 60, 70 żon, czy tam już nie wiem, 60 dzieci, 60, gdzieś tam żon, ileś dzieci i, no. I w ogóle tam jest dalej w tym artykule, że on tam, te dzieci musiały tam, nie mogły wychodzić, nie mogły patrzeć się mężczyźnie w oczy, że cały czas miały się cicho. Ta córka mówiła, że rano wstawała i to musiała przymtać krowy, później mieć wszystkie naczynia, tych naczyń było widać na 130 osób, bo wszystkie żony, wszystkie dzieci, więc tam cały dzień myły te naczynia i one w ogóle nie miały żadnych praw, nie mogły nic robić. I w ogóle jakaś masakra, nie? I że jak wyszła do świata, to się w ogóle dziwiła, jak ci ludzie zachowują. Więc, no, jak ktoś sobie myśli, kurde, no to lepiej faktycznie można sobie dać spokój z jakąkolwiek religią, znaczy, żeby czasem nie wpaść w sektę, nie? Znaczy, ja myślę, że ludzie też wpadają w drugą skrajność, że myślą, że sami nie mają sprawnego mózgu. Aha, no tak. Bo powiedzmy sobie szczerze, że jak nie jesteś, że jestem najbardziej obiektywny i że... W ogóle kulturowo i od urodzenia kultura i rodzice, całe środowisko, w którym jesteś, jakiś światopogląd ci daje. No i tak. Możesz być tego świadomy, ale możesz być tego nieświadomy. Mhm. Większość ludzi jest nieświadomych, nie? Myśli, że są wolni,
Albo myślisz, że mają, że ojeju, nie mają światopoglądu. Niektórzy myślą, że nawet światopoglądu nie mają. To jest w ogóle, idiotyzm. To jest smutne, jak ktoś tak mówi w ogóle. No w ogóle to znaczy, że nie wiadomo, jak on, czemu on cośkolwiek robi, nie? Dlaczego idzie w ogóle gdzieś? Dokładnie w ogóle, czemu... A, no szkoda, tak, nie rozwlekajmy tego, że tak powiem. Natomiast każdy coś uważa, każdy coś myśli i każdy jest jakby od czegoś uzależniony wbrew swojej woli, z czego sobie albo zdajesz sprawę, albo nie zdajesz sprawy. Mhm. Jak sobie nie zdajesz sprawy, to jest... Słabo. Słabo, a jak sobie zdajesz sprawę, to wiesz, że takie rzeczy nie powinny cię odstręczać od chrześcijaństwa, nie odstręczać od poznawania albo od dociekania, wręcz przeciwnie. Takie rzeczy powinny cię zapalać lampkę, że jednak trzeba wiedzieć, nie? Trzeba się dowiadywać, trzeba pogłębiać swoją wiedzę, żeby właśnie nie wpadł w takie coś. Co będzie, na przykład trafisz na coś, co będzie miłe dla ciebie, nie? A może być błędne i może cię zniewolić, nie? Podejrzewam, że ta osoba, która tutaj pierwsza dała się wkręcić, to właśnie no, tak poszła trochę za tym, że coś uważa, że będzie miło albo przyjemnie. No albo fajnie. Coś jest dobre, nie? No, tak. Została przekonana, bo miała jakieś myślenie, tak? No. Że coś w swojej głowie, że coś jest dobre i poszła za tym, a de facto skończyła w miejscu, w którym nie chciałaby być pewnie, nie? No, nigdy. Tak. Nigdy nie podejrzewała, że będzie. Takie rzeczy powinny nas ostrzec przed zagrożeniem i właśnie powodować to, że zanim gdzieś wyjdziemy, zanim coś, to się najpierw muszę dowiedzieć, co i jak, nie? Żeby nie iść w ciemno. Dokładnie. No bo często ludzie właśnie wylewają dziecko z kąpielą, nie? O, ksiądz był zły, to ja już nie chcę do góry. To ja już nie chcę Boga, nie? No tak. Bo od razu, tak jakby to Bóg zrobił, nie ten ksiądz. No w ogóle tutaj jest napisane, że to jest kościół mormoński. Już w ogóle jest. Znaczy mormoni mogą mieć wiele żon. Właśnie tak? No ale oni też mają dodatkowe objawienie do Słowa Bożego. Też nie wiem, dlaczego jak list do Hebrajczyków mówi. Byli prorocy, a teraz jako ostatni przemówił syn, nie? Więc jak ostatni, ale jeszcze przemówił jeszcze ktoś jeszcze później. Po ostatnim? Przemówił jeszcze następny, ostatni. Tak? I Bóg, jeszcze Bóg zapomniał jeszcze dopowiedzieć. No dokładnie, zapomniał w ogóle. No, no to już o no, mormonach może nie będziemy się gadać. No, tak czy inaczej oni w sumie mają bardzo mało chrześcijaństwa. No ale mormoni to jest właśnie taka sekta jak no. To, tylko że jak no, Świadkowie Jehowy. Jak Świadkowie Jehowy. Tylko że to jest bardzo skrajne, nie? No, oczywiście, no. Nie? Znaczy fundamentalistyczna to jest. Chyba, że ten czyli kościół wszyscy... się tak nazywał. No chyba tak. No bo to jest dużo kościoła. Ale tam na górze jest napisane, że fundamentalistyczny jest sekt. No tak. Fundamentalistycznej sekcie. No może weź wpis, co to znaczy fundamentalizm. Rygorystyczne trzymanie się zasad i norm wyznaczonych przez daną religię. No chyba, że chodziło, że trzymanie się zasad i norm tej z grupy religijnej tamtej, no, które tak oni tak. Sobie wyznaczyli. No to dobrze. To mogę się zgodzić. Jeszcze... Kłaczek. Nie zaprzeczyłeś. Wszelki wypadek. Czy w Polsce są sekty jakieś i czy możemy też wpaść w coś takiego? Nie wiem, czy aż taką skrajność. Ale aż taką? To, czy są? A my w czym jesteśmy? Już nie mówić. Jesteśmy fundamentalistyczną sektą. No są sekty, na pewno. Są. Tylko pewnie nie aż takie skrajne, bo to jakby coś takiego się wydarzyło, to byśmy wszyscy o tym słyszeli już dawno. No ja pamiętam, że w latach 90. było dużo sekt. Nawet w Kroś, tam z miejscowości, w której pochodzę, to tam z Krosna tam było jakieś sekty, tam nawet było dużo samobójstw. W pewnym momencie. Co ty? No, znaczy dużo, może przesadziłem, ale, ale były w tej grupie, nie? No. Były jakieś tam samobójstwa. No było, tak było, było. Im się cofniemy w czasie bardziej, nie? Tym był mniejszy dostęp do wiedzy, tym były mniejsze, większe było, możliwości, że tak powiem, manipulowania ludźmi, nie? No tak. Więc, jak widzisz, mamy 2006 rok i ludzie nie... Umieją niby czytać, pisać, chodzą do szkoły, nie? No. I co z tego? Dobra. Temat zamykamy na dzisiaj. Jakby ktoś chciał poznać nasz kościół, to zapraszamy. Nie trzeba się podpisywać od razu członkostwa. Nikogo nie bierzemy za męża ani za żonę już na pierwszym spotkaniu.
Tak za 2-3 trzeba pochodzić dopiero. Dokładnie. Jeżeli macie do nas jakieś pytania albo chcecie coś dodać, skomentować, to tak jak tradycyjnie już w opisie i tutaj na ekranie jest wyświetlony nasz mail. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień w czwartek. I do usłyszenia. I do usłyszenia.